Hej, witam was serdecznie w kolejnym filmie z Emper i zapraszam do oglądania. W dzisiejszym filmie postaram wam się przybliżyć historię mojego kanału i mojego konta na Emper bardziej, które ma już 4 lata. Sprawda nie do końca, bo założyłem je 24 marca 2016 roku i to właśnie wtedy zaczęła się moja przygoda z tą grą, ale pokażę wam, jak to wyglądało od tamtego czasu. Jakby takimi etapami, jak zmienił się mój zamek główny, ale też inne zamki i całe konto i jak to szło przez te 4 lata. Myślę, że film będzie całkiem spoko, ciekawy. No i zrobię to w takim formacie, że jakby na dole będą podpisane daty, a w tle będziecie widzieli jakiś stary gameplay, jakieś stare screeny zamków i będę coś tam opowiadał mniej więcej, co się zmieniało w tym czasie. To będzie takie, wiecie, skoki co 2-3 miesiące, gdy po prostu coś się zmieniało. Przy okazji może przypomnimy sobie kilka ciekawych aktualizacji i zmian w Good Game Empire. W takim razie zapraszam do oglądania. Cześć, z tej strony Endex i witam w pierwszym odcinku z serii gry Good Game Empire. Dobra. Tak więc, ja już założyłem konto, ale nic w nim nie robiłem. Więc wchodzimy sobie. Od razu nazwiska dźwięków. Tak, to jest mój pierwszy film z Good Game Empire, gdzie zarejestrowałem swoje konto i zacząłem grać. Jak widzicie, wtedy jakość obrazu była bardzo słaba, jakość audio jeszcze słabsza, ale jakoś to szło i oglądaliście mnie w całkiem licznym gronie już od pierwszego filmu. No i tutaj zaczyna się moja przygoda z grą. Pierwszy sojusz, pierwsze budynki, robione misje, ataki, no i tak to szło, więc przejdźmy teraz po kolei po wszystkich filmach z tego starego kanału, który swoją drogą możecie znaleźć wpisując Endex Old i pooglądać sobie te stare filmiki. No, ciężko się tam czegoś dosłyszeć, ale możecie, więc przejdźmy teraz po kolei po każdym z tych filmów, jakby jak ten zamek rozwijał się w pierwszych swoich dniach. Tak wyglądał mój zamek już jeden dzień po zaczęciu gry. No widać tutaj, że układałem sobie te wszystkie chatki równo, to było moje ulubione zajęcie w Empire. No poza tym w tym momencie miałem już chyba jakiś sojusz, jeżeli dobrze pamiętam, to była to Elita W Rycerzy Plus, coś w tym stylu. Nie wiem, czy ten sojusz jeszcze istnieje, ale to był mój taki pierwszy sojusz, bo potem bardzo długo siedziałem w Iluzjonie, więc jego określałem jako pierwszy sojusz, ale nie, Elita W Rycerzy Plus to był pierwszy sojusz. Tutaj jeszcze nie ma żadnego posterunku. Tam w pierwsze 2-3 filmy tylko rozbudowywałem w sumie głównie swój zamek i latałem po jakichś drobniejszych eventach. No jak widać, już level 6 jest drugiego dnia osiągnięty. No kolejnego dnia widać, mamy postęp w jakichś budynkach, misjach, jest już 9 level. No i latałem wtedy, pamiętam, na nomadach dużo i odblokowałem pierwszą przygodę. Wow. No generalnie zamek się rozwija, nic więcej. Jeden dzień pozwoliłem sobie pominąć, ponieważ tam prawie nic się nie zmieniło, ale już w kolejny, czyli 5 dzień przynosi nam dużo ulepszonych budynków. Też tutaj bawię się wyposażeniem sporo, no i są już jakieś tam początkowe ustawienia jakichś dowódców, kasztelanów. Jak widzicie, tutaj jest jeszcze ten stary ekran wyposażenia. No i tutaj też zaczyna się zabawa na evencie Brimondu i miesięczny. I w tym momencie chyba nadal byłem w tym właśnie sojuszu Elita W Rycerzy Plus. Z tego co pamiętam, nadal nie ma żadnych posterunków, chociaż już mógłbym chyba je mieć, bo 16 poziom. Jest już majątek z tego co widzę postawiony, więc może posterunek już niebawem będzie. No jak widzicie, dnia kolejnego porządnie zabrałem się za Brimont i robiłem takie śmieszne przyspieszone filmiki z podsumowaniem, ile wojska straciłem i ile dostałem. Tam jakieś dekorki wpadały i różne fajne nagrody, więc naprawdę się to bardzo opłacało na niskim levelu. Jest już poziom 20 i posterunku chyba jeszcze nie ma, ale jest za to zima, którą zaraz wam pokażę. No i zima wygląda następująco. Jest tutaj bardzo mało budynków jak na razie. No i tak, posterunku żadnego jeszcze nie ma. Mamy tylko właśnie Krainę Wiecznych Lodów. No jest to taki początkowy zameczek malutki do rozwinięcia. No i tak, w tym momencie już na pewno byłem w Iluzjonie. Jest pierwszy posterunek dnia 7 mojej przygody z Empire. Poziom gracza 20 i już pierwszy posterunek. Wiem, że wygląda on dziwnie, bo tam jest masa nawalonych dekorek, ale pamiętam, że to był jakiś post przyjęty od gościa, który po prostu nie ogarniał gry. Ale posterunek fajnie,
bo jest już mocno rozszerzony i miał warownię na drugim poziomie, więc naprawdę fajnie nadawał się do rozwoju. A w tym czasie ZG cały czas się zmieniało i ulepszałem sobie powoli budynki, a z eventu miesięcznego wpadały bardzo fajne elementy wyposażenia, czyli te takie wiosenne. Cześć, z tej strony MDX i witam was w kolejnym odcinku z Good Game Empire. Zakończyła się inwazja Berrymondu i nastąpiła inwazja samurajów, tam samuraj. No jak widzicie, głos miałem taki śmieszny, piskliwy jeszcze wtedy i słabo mnie było słychać, bo to muzyczka z Good Game po prostu leciała w tle. Zamek główny już się bardzo ładnie rozwinął, ponieważ miałem tutaj już bardzo dobrze polepszane i domki, było ich dużo generalnie i budynki były polepszane. Koszary, czwarty poziom, majątek, drugi poziom, więc już niedługo będzie drugi posterunek. Ale niestety od tego momentu przestałem nagrywać Empire i tam jest jakiś uskok. I kolejny film pokazuje dopiero 70. level legendarny, 26. Ja wiem, że te filmy gdzieś były, ale nie mogę ich po prostu znaleźć nigdzie, ani na dysku, ani w internecie, no więc niestety nie mam do nich dostępu do tych filmów właśnie z tego czasu pomiędzy. Siemano, ja jestem Edex i witam was w pierwszym odcinku z Good Game Empire. Dobra, tak więc jesteśmy już na Cierniach i mogę pokazać wam właśnie temat dzisiejszego odcinka, czyli atakowanie na Cierniach, a dokładniej doszedłem już do końca Cierni, więc będę teraz atakować właśnie ten zamek nekromat. No jak widać, tutaj jest już zamek główny polepszany pod level 70, sala legend, majątek, chatki polepszane. Potem zima, na której też już coś tam się dzieje, jest jakaś produkcja, jest trochę budynków, już pierwsze dekorki zaczynają się pojawiać. A teraz zapraszam was na mój taki krótki przegląd wszystkich zamków z tamtych czasów. To jest posterunek Pszenica, gospodarstwa level 8, tutaj level 4, murek, trochę parku. Tak na szybko będę opowiadał. To jest ten posterunek z żarciem, który mniej rozwijam. No i są te gospodarstwa pomieszane pomiędzy 3 a 8 levelem, średnio to jest 5 level. Murek słaby, wszystko słabe, nie ma co więcej opisywać. I Goldenstone, mój ulubiony posterunek. Słuchajcie, tutaj jest produkcja kamienia 1050, więc tutaj przez noc wyprodukuje się 10 tysięcy kamienia. I to jest moje główne źródło kamienia, poza jakimiś atakami. I tak, tutaj kamieniołomy są ładnie ulepszone, jak będę mieć chatę kamienia, że to sobie pobuduję trochę. Gospodarstwa są na 7, 6, 8 i jest dużo dekoracji, dużo, dużo. Ponieważ ten zamek bardzo wspieram z zamku głównego, jeśli chodzi o drewno, ponieważ tu nie ma produkcji drewna. Więc tak. Tutaj nic nie robię, bo po prostu nie chcę mi się na tym archipelagu nic robić. Nic nie robię, nic. Totalnie nic. Jego zawsze będę pomijać. Nawet bez sensu, że go pokazałem. No, jakieś tam stołudek łącznie mam i tyle. Sorry, ale sprawdzę czat. Nic tu nie ma. I tak, na piasku atakuje trochę, aczkolwiek już niedużo te wieże. Fortec nie atakuje, bo tutaj są za trudne. No i zamek tutaj jest już nie najgorszy, jest trochę gospodarstw. Te 3 niedawno dobudowałem, więc mają słabe level. Może od razu sobie ulepszę jakieś, jeżeli mnie stać. No powiedzmy choćby to gospodarstwo, dobra. I ostatni zamek, na którym będziemy już chyba raczej kończyć ten odcinek, to będą szczyty. Ogniste szczyty, Królestwo Ognistych Szczytów. Tutaj mamy, widzę, dużo żarcia, bo jest spora produkcja. Tak wyglądał mój zamek główny już chyba w styczniu 2017. No widać, że są spore zmiany. Przede wszystkim są już spichlerze częściowo. Jest trochę lepszych dekorek, są już bardziej polepszane wieże, choć i tak czwarte poziomy. No ale przyjrzymy się jeszcze może zamkom na krainach, ponieważ posterunki jakoś bardzo się nie zmieniły. Aczkolwiek tutaj jeszcze dodamy sobie element, gdzie ten film był o modernizacji zamków i ulepszałem wszędzie, czy to do warownie, czy jakieś gospodarstwa, wieże, mury, inne takie elementy, miałem po prostu dużo surki. Dobra, tak więc bez dnia idziemy na kolejne zamki. Okej. Jak prezentuje się mój zamek lodowy? No. Okej. Teraz już się wtapia w tło, szczerze mówiąc, innych zamków. Ludzi z levelami 70.
Dobra. Kolejny i zarazem ostatni już w tym odcinku Warownia do ulepszenia. Myślę, że też prezentuje się znakomicie. Co prawda mój zamek nie jest na tak dość rozwinięty, ale myślę, że Warownia i tak się przyda. A jednak przepraszam, trochę skłamałem. Tutaj macie taki szybki timelapse tego, jak modernizowałem zamek. Dodawałem głównie dekorki i produkcja zwiększa się do 3000. 100 coś tam, wow. No, generalnie były już spichlerze i teraz właśnie główną rzeczą, którą robiłem na wszystkich zamkach, to były coraz to lepsze dekorki. A tutaj udało mi się znaleźć jakieś archiwalne nagranie, jak układałem sobie nowy układ zamku. Więc pokażę wam jakby takie zdjęcie przed i po, żeby już nie zanudzać. No i mamy, moi drodzy, czerwiec 2017. W tym momencie dostałem nowe posty, pamiętam. To już chyba Amazing i Rainbow Empire, bo co do tego Lightness, tego najbliżej, to chyba był on na końcu. A na pewno był Amazing, czyli ten post dość dużo oddalony. Ma on właśnie swoją historię już 3-letnią prawie. No jak widać, jest tu już w pełni rozszerzony. Jestem w procesie zamieniania dekorek tych ogrodów tak naprawdę na fontanny i żołnierzyki. Jest tutaj piekarnia, tam chyba trójka, czwórka, więc całkiem fajny posterunek. Szczyty też jak widać się ładnie rozwijały, no było coraz więcej dekorek. Co prawda nie były na maksa rozszerzone, ale pojawiały się właśnie te spichlerze, co najważniejsze. Zbudowałem tam, pamiętam, piekarnię, żeby mieć promocję na inne piekarnie na innych punktach. No i właśnie te dekorki, młyny i wszystkie takie rzeczy, żeby była jak najlepsza produkcja. No i tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że na poziomie 94 legendarnym wywaliłem chatki teraz, tak jak widzicie, i postawiałem na ich miejsce dekoracje, czyli wszystkie domy, chaty kamieniarza i tartaki, drwale, kamieniarza, wszystko co jest związane z surowcami wywaliłem, żeby zwiększyć produkcję. I taki zabieg powinno się robić właśnie około 100 levela legendarnego. No w tym czasie jeszcze miałem posterunek Golden Stone, no ale to był taki słaby posterunek z kamieniem, który wiadomo było, że już niedługo zostanie zamieniony na jakiś porządniejszy z produkcją żywności. To był właśnie ten czas, gdy zamieniałem posterunki, pamiętam. Gdzieś koło tego setnego właśnie legendarnego levela. W czerwcu dostaliśmy też w 2017 roku oczywiście kilka ważnych aktualizacji, na przykład Festiwal Króla Lotosa, gdzie mogliśmy dostać te fajne dekoracje, taki staw, pamiętam, jakiś ogród medytacji, coś takiego. I do tego wtedy weszła pierwsza edycja tego ucznia Kowala, czy tam coś takiego, że się wymieniało właśnie te żetony na nagrody. To jest jakby to, jak to się zapoczątkowało. Wtedy też zmieniono to okienko właśnie wyposażenia dowódcy Kasztelna i widzieliśmy, jak to wygląda. Były po prostu dużo fajniejszy widok na umiejętności Kasztelna, czy też dowódcy. Wtedy też zmieniono spadek punktów rycerskości, nie traciliśmy już na wyższych tytułach 10% dziennie, ponieważ Berimont stał się wtedy rzadkością, można powiedzieć, tylko 7% dziennie. No i w tamtej aktualizacji straciliśmy także niestety możliwość atakowania z wiosek na krainach. No słuchajcie, zmiany na ZG są zauważalne, ponieważ tutaj mam filmik z oceniania swoich własnych zamków, więc będzie dużo ciekawych zmian. Jest to wrzesień 2017. Jak widzimy, są tutaj już tylko dekorki eventowe, które zapewniają na pewno dużo wyższą produkcję. Jest defensywa na maksa, z którą zawsze ja miałem problem, ale są te wieże. No i jest zestaw już spichlerzy, nie pamiętam czy wtedy były nakładki czy nie było, ale jest zestaw spichlerzy fajny. No i generalnie zamek już prezentuje się tak całkiem przyzwoicie. Drugim zamkiem na liście jest zamek Osom. Czyli no bardzo słaby zamek, gdzie brakowało dekorek, było trochę spichlerzy, nie był do końca rozszerzony, słabo poulepszany, słaba tam była produkcja. I generalnie to pamiętam, że ten post został zamieniony z bodajże Rainbow Empire, czyli tym nie najbliższym, ale też obok, na dół, na górę od mojego zamku. A dopiero potem pszenica została zamieniona, którą zaraz wam pokażę, z Lightnessem, który jest na dole, bardzo blisko mojego zamku teraz. No więc tak, kolejny zamek to jest właśnie pszenica, która akurat na tym ujęciu się pali cała.
No były tam dekorki nawet w porządku, były na maksa rozszerzone, ale defensywa była okropna. Wieże na drugich poziomach na levelu 173 legendarnym. No to był właśnie mój dylemat, pamiętam, na levelach legendarnych. No warownia poziom trzeci, no to było dziadostwo. To było dziadostwo, tam prawie wojska się nie trzymało. Zobaczcie, że miałem zerową produkcję przy 2000 coś tam wojska. To był naprawdę bardzo słaby post. No co prawda była piekarnia, ale on właśnie został potem zamieniony z bodajże właśnie Lightnessem, jeżeli dobrze pamiętam. Następnie mamy Amazing, który wygląda bardzo podobnie do formy, która jest dzisiaj. Tylko że dekorki są słabsze i tak naprawdę, no aha, i wieże są na słabych poziomach. Tak naprawdę, no teraz ja już tam mam wieże, wiadomo, wszystkie na piątych poziomach, targ półlepszane i te wartownie chyba wywalone. Więcej trochę spichlerzy na pewno, bo wtedy jeszcze nie było tej mety z nakładkami, chyba, nie pamiętam. No i jest już ten właśnie słynny układ, który teraz mam na każdym z moich posterunków i który jest naprawdę bardzo ładny, bardzo fajny i całkiem ekonomiczny. No dekorki były jeszcze dość takie średnie, kilka było do zamiany ze zwykłych na eventowe. W sumie to tyle, na zieleń, lecimy teraz do krain. Okej, no więc zima. Na zimie od dawna były słabe dekorki, o wieżach już nie wspominając. No ale właśnie na tych dekorek było full, ale były słabe. Spichlerze były, chatki były, dużo było chatek, pamiętam, na produkcję węgla, tam go produkowałem sporo. Widać, że mam magazyn pełny na tym ujęciu akurat. No zamek był nadający się do czegoś, bo produkcja tam też jakaś tam była, słaba, ale była. No to był okres rozwoju, gdy właśnie te spichlerze ulepszałem. Potem pamiętam, chatki wywaliłem na jakimś etapie, to pewnie będzie w drugiej części tego filmu ujęte. No ale właśnie te wieże to była katorga wtedy. Następnie mamy piaski, gdzie choćby zbudować te ogrody zamkowe, żeby mieć lepsze PP i lepszą produkcję żywności, no to ja cisnąłem te gaje oliwne. I to był mój błąd, bo zamiast ulepszać cokolwiek innego, to ja cisnąłem te gaje oliwne i ta produkcja była dość słaba, pamiętam. No nie był to rozwinięty zamek i właśnie robiłem błąd, że ulepszałem te chatki na surowce legendarne na oliwę, zamiast ulepszać czy to warsztatu obronnego, jeżeli dobrze widzę, czy wywalić chatki, czy budować dekorki, czy ulepszać wieże. No to nie było sporo błędów na tym etapie właśnie w wrześniu 2017. No ale te krainy się dopiero, wiecie, rozwijały właśnie. No i te szczyty. Szczyty w tamtych czasach wyglądały chyba, wydaje mi się, najlepiej z wszystkich krain, bo nie było aż tyle tych chatek, aczkolwiek też je cisnąłem. Chatki surowcowe też były. Było jeszcze kilka gospodarstw do zamienienia ze spichlerzami, ale dekorki były w porządku. No defensywa też coś tam robiłem, ale też było słabo bardzo jak na ten level. Ale zamek pamiętam, że do czegoś tam się nadawał, trochę wojska tam się działo, no ale było tam dużo do roboty, no to był właśnie ten okres taki intensywnego rozwoju wszystkich zamków. No i moi drodzy, na tym dzisiejszy film kończymy, czyli część pierwszą. W części drugiej zobaczcie, jak dostawałem nowe posty, jak się one zmieniały, jak rosła produkcja, dekorki i wszystkie takie rzeczy, które robiłem właśnie od mniej więcej października 2017 do dnia dzisiejszego. No może z wyłączeniem ostatnich paru miesięcy, bo prawie nic się nie działo. Trochę tylko ulepszania spichlerzy i nakładek i wiosek żywnościowych. No ale tak to się prezentuje. Jeżeli film Wam się spodobał i czekacie na drugą część, która pojawi się za tydzień, ponieważ jest tu naprawdę kupa montażu, bardzo dużo, bardzo długo zajęło mi to, bite 6 godzin, żeby zrobić ten film. Jeszcze się będzie eksportował, więc przepraszam też, bo miało być rano. No ale niestety, miałem zbyt ambitny pomysł, żeby go zrobić w godzinkę czy dwie. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Obok guzika subskrybuj jest też przycisk do wspierania kanału, gdzie możecie na przykład nagrać ze mną jakiś film, czy mieć oceniany zamek raz na miesiąc, dzięki właśnie randze sponsora, którą także otrzymujecie na Discordzie. Więc dziękuję także wspierającym aktualnym i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, do widzenia, do widzenia, pa pa.